Witam Państwa, znajdujemy się w miejscowości Sycewice, w gospodarstwie Avena, który gospodarzem jest Felix von Gilza. Stoimy koło agregatu chłodniczego, który oprócz tego, że zajmuje się kontrolą warunków w przechowalniach, który o pojemności prawie 4000 ton, stanowi olbrzymią pompę ciepła o mocy grzewczej około 160 kW. Ja zawsze widziałem, że te wentylatory chodzą i dadzą całe ciepło, co produkują, do góry. I myślałem, czemu nie możemy tego uzyskać. Współpracujemy już od 4 lat około i wcześniej znajdowały się tutaj bardziej tradycyjne układy chłodnicze, gdzie nie mieliśmy możliwości odzysku ciepła. Dwa lata temu wymieniliśmy wcześniej istniejące układy na ten, który znajduje się za nami, gdzie odzyskujemy całe dostępne ciepło, czyli i ciepło skraplania, i ciepło przegrzania, i wykorzystujemy je do ogrzewania budynku o powierzchni ponad 1000 m2. Łączymy, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym, czyli chłodząc ziemniaki, grzejemy potężny obiekt o tak wielkiej kubaturze. Na przykład weźmiemy pod uwagę ziemniaka, który jest tutaj. Żeby go przewentylować, mamy bliżej do niego od góry i od dołu, bo mamy jakieś tam 40-50 cm. Niż z boków, gdzie mamy 90. Więc bardzo najważniejsze jest, żeby utrzymać drożność tych otworów. Czyli skrzynie powinny być takie same wysokie, powinny być ustawione jedna do drugiej. Tak naprawdę, jeżeli ja tutaj stanę z latarką, to powinienem świecić w oczy osobie, która będzie stała tam po drugiej stronie. Zasilanie tych buforów to jest 42, na powrocie 37, czyli tyle ciepła, ten ciepło oddajemy. Ten całe ciepło idzie tu i tu mamy każde obiegi. Znajdujemy się w kotłowni budynku, który ogrzewamy. Tak jak wspomniałem, ma on ponad 1000 m2 powierzchni. I wszystko, czego potrzebujemy do ogrzania tak wielkiej kubatury, znajduje się tutaj. Jak widać, nie mamy tutaj żadnego pieca. Głównym źródłem ogrzewania jest ta pompa ciepła, którego dolnym źródłem są ziemniaki. Ciepły glikor, który powstaje w agregacie, pompowany jest tutaj za pomocą tego rurociągu do wymiennika płytowego. Tutaj w tym wymienniku ciepły glikor oddaje swoje ciepło wodzie, która przechowywana jest w tych wielkich zbiornikach. Każdy z nich ma 5 m3 pojemności. Ogrzewamy je, jak możemy spojrzeć chociażby tutaj. Agregat dosłownie przed chwileczką do celu filmu wyłączyliśmy, ale widzimy, że temperatura zasilania tego agregatu, czyli tutaj tego układu, wynosiła aż 52 stopnie. Osiągamy spokojnie nawet 57 i tutaj mamy temperatury w buforach. Czyli widzimy, że te 10 tysięcy litrów wody zdołaliśmy ugrzać akurat teraz do 43 stopni. Do celów ogrzewania podłogowego, czyli na te obiegi w budynku, pompowana jest woda o temperaturze 30 paru stopni. Także spokojnie, bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie wyprodukować tyle ciepło, żeby ogrzać cały ten budynek i tak naprawdę zaoszczędzić na i schładzaniu ziemniaka, i ogrzewaniu domu. Bo tak naprawdę za pomocą tego całego układu przenosimy to ciepło z ziemniaków do domu. Tylko tak naprawdę wydatek energetyczny jest tylko związany z tym, żeby napędzić pompy, sprężarki, ale całe to ciepło również, chociażby które wykorzystujemy do napędzania sprężarek, też odzyskujemy. Także no jest to system bardzo wysoce sprawny i no jest idealną odpowiedzią na dzisiejsze problemy, czyli brak paliw kopalnych, ich olbrzymie ceny, czy chociażby pelletu. Także w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi, które tutaj Avena i Felix
zbudowali, jest to prawie że perpetuum mobile. Także jest to zdecydowanie kierunek, w którym powinniśmy wszyscy iść, bo te wszystkie setki tysięcy ton produktów, które wymagają schłodzenia, generują olbrzymie ilości ciepła. I naszym zadaniem jest to, żeby odpowiednio to ciepło wykorzystać do celów mieszkaniowych, do celów bytowych, do celów również przemysłowych. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, bo jesteśmy w stanie w tym pomóc, jak chociażby widać na załączonym obrazku.